Wciąż jesteśmy w celi, wciąż jesteśmy sami, wciąż jest czerwone światło, wciąż to robią nas w chuje. Jesteś prawdopodobnie wciąż w tej celi, sam, samotny. Jutro ktoś przybędzie, aby cię odwiedzić. Jednak najpierw odpocznijmy, przyjacielu. Mając otwarte drzwi? Sądzisz, że będę siedział na dupie, mając otwarte drzwi w celi? Jak nawet nie wiem, czy strażnicy żyją, czy to jest... A, od mojego przyjaciela myślałem, że nowego żuka dostałem. Ziom! Czy wciąż grasz w gry? Czy jesteś szczęśliwy? Wiecie, co mi to przypomina? Właśnie sobie tak uświadomiłem, bo ostatnio grałem więcej w takie gry przeglądarkowe. To mi przypomina te maile, które chodnik dostaje. Właśnie z jakimiś promocjami, zachętami, żebym do nich wrócił. To przypomina po prostu spam maila. Informacja tego ziomka, mojego szczęśliwego. Jestem taki szczęśliwy, jednak zmęczony. Spać, ziom, spać. Jutro wszystko się skończy. Goodie, 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 dzień dobry, wszystko dobrze, wszystko w porządku, w dupie to mam. Napisał inną czcionką. Nie jestem twoim przyjacielem, wciąż piszę tą nową czcionkę. Nigdy nie byłem twoim przyjacielem, doktor Money szantażował mnie. Porwał moją córkę. Czy to znaczy, że to z córką nie było do mnie, od doktora Money? Ale do tamtego gościa? Źle to przeczytałem? Źle pamiętałem wtedy imiona? Ja bardzo źle pamiętam imiona. To miałoby sens! I facet już po prostu tak zdesperowany, już był szalony, że pisał cokolwiek, bo go to gówno obchodziło. Ale wydawał jednocześnie wszystkie pieniądze, żeby mnie zadowolić. Kurde, wszystko się łączy! To ma sens! Powiedział mi, że były bezpieczne. One? Ma ich więcej córek? Powiedział mi, że będzie w porządku, tak długo jak będę szczęśliwy, jak utrzymam cię w szczęśliwości. Jednak kłamał. Facet, który się nazywa doktor Pieniądze, kłamał? Niemożliwe. Trzeba było iść do doktora, nie wierzę w pieniądze. Moje córki są martwe. Jak miło. Tak na rozluźnienie dnia. A, baba. Zginęła do wirusa 2 dni temu. No to słabo u doktora Money z trzymaniem tajemnic. Tak chociaż z tydzień mógłby podtrzymać. Jednak nigdy nie mogłem sobie pozwolić na powiedzenie im do widzenia. Przejebane. Jednak tobie dam radę. Nie możesz stracić nadziei. Tak jak ja teraz straciłem. Mam dla ciebie następną grę, która kosztowała jednego studenta. Naprawdę masz następną grę? Nie mam pieniędzy na takie wydatki, jednak teraz jest duży rynek na organy. Gry, organy, waga. Wow, co się dzieje? Już sprzedałem wczoraj jedno z moich płuc. I skończę to, co zacząłem. Podpisałem, żeby zabrali wszystkie moje organy. I od razu dali mi za to pieniądze. Oczywiście nie przeżyję procedury, jednak to nie ma znaczenia. Jesteś jednym z jedynych, którzy wciąż pozostali zdrowymi. Nie trać nadziei. Jaki sens jest sprzedawać organy? Chyba, że chcesz, żeby inni żyli, podczas gdy tobie się nie chce. Znowu konfetti wygląda jak ciemna krew. Mam nadzieję, że podobała ci się gra. Jaka gra? Nic nie pamiętam. Wątpię w to, ponieważ nie jest zbyt zabawna. Tak poważnie, w ogóle. Jednak mam nadzieję, że wciąż będziesz się nie poddawać, tak jak ja, w przeciwieństwie do mnie. Nigdy nie wiesz, jak długo, jak dużo masz czasu. Żegnaj. Mam nową grę! Aż się... Czy ona Czemu nie mogę jej włączyć? A, spacjalnie. Nie mogę włączyć mojej gry. Nie mam ochoty najwyraźniej na granie.
przybyło do naszej uwagi, to doktor Manny, że nasz szczęśliwy ziom przestał do ciebie mówić, ponieważ jest zdeczka martwy i jego córki są zdeczka martwe. To miałby jakiś powód. Chcielibyśmy ci przypomnieć, że jesteś kochany i musisz wciąż pozostawać szczęśliwy. Tak zajebiście szczęśliwy. Jesteś wart każdego centa. Oprócz wypuszczenia na wolności. Przypomniało mi się, że drzwi są otwarte. Chuj ze mną. To miasto umarło. Nie ma już w nim życia. Przechodzam się ulicami samotnie. Jestem sam. Myślę, że jestem blisko twojego więzienia. Rzadko patrzę naprzód do widzenia się z tobą. Rzadko patrzę na szczęśliwe momenty, żeby się z tobą zobaczyć. Jednak bycie w celi przez ten cały czas. Jebane 6 dni. Ten cały czas. Tak jakby być w areszcie za jakąś bzdurę. Przez ten cały czas. 6 dni jebane. Musisz wciąż czuć życie w swych żyłach, prawda? Mogę pisać do trupa! Co jest dość przerażające. Jednak nie poddawaj się. Wirus już ciebie nie zabije teraz, prawda? Oni nadal nie wiedzą, czy ja w ogóle żyję. Oni wszyscy do mnie piszą, nie wiedząc, czy jestem... Bo czy ktoś podszedł do drzwi i zajrzał? Nie. Chyba, że spałem. Jak spałem? Jakaś opcja, co jest w sumie samo w sobie przerażające, ponieważ mógłbym wtedy zwiać w dzień, co nie ma sensu, więc tak naprawdę strażnicy nie żyją. Słuchaj, zanotowaliśmy, że kontaktujesz się z kimś, kto ma dość stosunkowo duży wolny duch, czyli jest wolnoduchem, czyli nie jest zbyt uwięziony, jest myślicielem, jak za komuny, no. Chcielibyśmy, żebyś ignorował wszystkie listy od tej osoby od teraz. A chuj ci w dupę. Zajmujemy się tobą. Jesteś broniony. Od wirusa. Od horrorów zewnętrznego świata. Nie zapominaj, jesteś więźniem. Chuj ci w dupę. Myślę, że widzę teraz twoje więzienie. Może godzina, dwie? Kurde, gdzie ty jesteś, że widać więzienie? 2 godziny drogi. Na jakimś wzgórzu jest to więzienie, czy co? Nie mogę się doczekać. Jestem tutaj, wyrwę cię z tego więzienia. Twój przyjaciel, Salvador, nie może być tutaj. Nie doceniam tego, jak on mówi. Nie doceniam tego, jak gada o wolności do ciebie. To nie jest dowcip, ha 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 ha. Zaprzestaj wszelkich kontaktów z Salvadorem. Przyjacielu! Przybyłem! Gdzie jest twoja cela? Nie, żebym mógł się odezwać i krzyczeć, ponieważ wszystkie listy dochodzą jednocześnie. Gdzie te wszystkie listy dochodzą? Nie widzę żadnego wejścia do budynku. Wszystkie drzwi są zamknięte. Włamałem się, chuj z moim poprzednim listem. A windy nie działają i nie ma żadnych schodów. What? Jak to nie ma schodów? Chociaż bym się nie zdziwił, byłem w pewnym dziale szpitala, bym to określił, u mnie w mieście. I tam schody prowadzą na drugie piętro, choć pięter jest co najmniej 4 z tego co pamiętam. Motłoch nie dostanie się wyżej. Wyżej to jest... Wyobraźcie sobie schody przed blokiem, tak jakbyście mieli na ścianie bloku schody. To jest coś w tym stylu. A w bloku, tak jak pomiędzy mieszkaniami, znajdują się dopiero schody na wyższe piętra, które są zarezerwowane dla pacjentów i dla ludzi, którzy tam pracują. A zwykły motłoch z zewnątrz się nie dostanie. I to jest tego typu myślenie. Nie ma schodów i chuj. Wygląda na to, że nie ma drogi, żeby się tam dalej dostać. Musi być jakaś droga. Najpierw napisałeś, że nie ma drogi. Zdanie niżej napisałeś, że jest droga. Musi być jakaś droga. Robi się późno, przyjacielu. Może nie dostanę się tam. Być może. Może nigdy się nie musiałem dostać. Musiałem tylko grać w makarenę przez ten cały czas i mnie nabrali.
Może ty będziesz mógł zejść tam na dół. Nie, żeby drzwi były już otwarte. Ale ja wciąż czytam te debilne listy. Wiesz, ten budynek nigdy nie miał być więzieniem. Ponieważ ktoś zbudował mieszkania 1,5 na 3. Z jakiegoś powodu. Nie ma żadnych cel na poziomie ziemi, gleby, na parterze. I patrząc na plany, nie ma... Jak to plany? Gdzieś ty dorwał plany? Przepraszam, gdzie ty jesteś? Nie ma tu żadnych cel nigdzie na parterze. Gdzie ja jestem? Doktor Manny musiał przebudować budynek, aby cię zamknąć. Jednakże dlaczego by to zrobił? To jest doskonałe pytanie. Jednak ważne jest to, że zamek na twoich drzwiach jest zasilany przez elektryczność. Domyślam się, że po prostu nie zdążyłem na porę przeczytać wszystkich listów i dlatego trochę za szybko się otworzyły drzwi. Myślałem, że się otworzyły, bo zjadłem ciasto, ale najwyraźniej nie jest to powodem. Najwyraźniej po prostu poszedłem, dlatego że poszedłem do kibelka, bo czasami ludzie chodzą poza komputer. A najwyraźniej ta gra tego nie ogarnia niestety. Przyszedłem do kibelka, wróciłem i w zasadzie zjadłem ciasto, się drzwi otworzyły, więc akurat taki przypadek był. Jednak jeżeli zdołasz zniszczyć więzienny generator... zniszczyć więzienny generator, to wszystko pierdyknie. Będziesz wolny, mój przyjacielu. Czy nadchodzisz, Manuelo, której nie pamiętam imienia? Proszę, powiedz mi, że nadchodzisz. Jestem taka samotna. Przepraszam, przyjacielu, za co? Przepraszam. Czy ona popełniła samobójstwo, bo nie mogła się doczekać? Bo w sumie nie wiedziała, czy gdziekolwiek dochodzą te listy. Nie wiedziała, czy w ogóle poczta chodzi. Tak jakbym pisał do pana ściany w Zimbabwe. Babka z cukierniczego się zabiła. Jaka radosna nowina gry. Teraz mój przyjaciel pisze. Znalazłem generator, przyjacielu. Teraz muszę tylko zniszczyć to, aby cię uwolnić. Weź jakiś duży kamień, drzwi, skrzynkę, strażnika. Znajdź mnie przy wejściu, przyjacielu. Oczekuję uściśnięcia twojej dłoni raz jeszcze. Twój przyjaciel próbował zniszczyć generator, okej? Jednak nie udało mu się to za dobrze. No, tak jak widzę, drzwi są otwarte, więc nie wiem, o co chodzi. Został porażony prądem! Baba z cukierniczego zniknęła. No more boobies. Mój przyjaciel zginął. No more beer. We're friends. Nie ma więcej chlania z przyjaciółmi. I został mi jakiś cieć, Dr. Manny. Twój przyjaciel jest martwy, dziękuję, nie zajarzyłem. Wszyscy są, dziękuję. I teraz twoje drzwi do celi są otwarte. Dziękuję, zauważyłem. I jak myślisz, co osiągniesz przez opuszczając to miejsce? Miasto jest martwe, nie mam pojęcia o tym tak naprawdę. Wszystko słyszałem z listów i gówno widziałem. Jesteś jedynym ocalałem, który został z tego całego syfu. A generator zapasowy ma energię tylko, żeby oświetlać te czerwone lampki. Więc twoje drzwi są teraz otwarte. Zostań w swojej celi. Ktoś przybędzie naprawić twój generator za ciebie, na pewno. Zwłaszcza, że przed chwilą mi powiedzieli, że wszyscy nie żyją. Wciąż będziesz mógł grać w gry na swoim przenośnym sprzęcie. Bez zmartwienia w swoim życiu. Powiem ci, dlaczego tu jesteś, okej? Nigdy się nie dowiesz, jeżeli opuścisz to miejsce. Nie, żebym mógł to potwierdzić, twoje słowa. Będziesz mógł robić cokolwiek zechcesz, ponieważ nikogo nie będzie. Na jednym warunku. Nie otwieraj drzwi. A chuj z tobą. No dziś nie spadnie. Kur! Tak się pierdol! 5 jebanych dni bez jedzenia torty dostałem od kumpla. Ty nie chcesz mnie wypuścić, dodatków pierdoliłem w cały tort. Czemu są drzwi od zwykłych mieszkań? Przepraszam, czy nie mogę żadnych otworzyć? A nie. Jestem w mieszkaniu, przez ten cały czas moja teściowa mnie więziła. To miałoby jakiś sens? Co jest na ziemi?
Wielki telewizor. Co ja dostałem? Są strzałki od windy? Zielone... O mój Boże. O mój Boże. Dostałem dostałem przewody. W mojej celi były przewody. Wciśnij spację, aby zamontować guziki od windy. Czasy cały czas bijemy w windzie. Good one! Good one! Dobre, dobre! Oh fuck! Boże, ile jest tych pięter? Ile? Ja nie jestem więzieniem, jestem jakimś panem wieżowcu. Jestem na ostatnim piętrze jakiegoś hotelu, by nikt się do mnie nie dorwał. Co się dzieje? Czy się ten w ogóle zatrzyma? Moment! Ja już wjechałem do czwartego z rzędu Hadesu. Bo już zaczyna być ten efekt jak przy kołpakach, kiedy się na szybko jedzie. No i dużo pięter. Nie, żeby budynki w dzisiejszych czasach miały tam 80 pięter czy coś takiego. Ja mogłem przyjechać 300 pięter, nic nie szkodzi. Jestem w 2000 piętrze pod ziemią, nic nie szkodzi przecież. Gdzie ja jestem, kamacie? No ciśnij spację, żeby opuścić budynek, dziękuję. Gdzie ja jestem? Czy to jest ta cukiernia? Czy to jest ta cukiernia? To jest to cukiernia. Widzę krew. To jest ta babka, która w końcu nie wiedziała, czy wysyła do mnie listy. To jest to samo ciasto, które dostałem. Okej, za drugim razem zaskoczyło, jak podszedłem. O, to jest ten list chyba. Do mojego jedynego przyjaciela. Naprzeciw więzienia dosłownie. Mam nadzieję, że to czytasz, ponieważ już nie żyję. Mój sklep prawdopodobnie będzie wyglądać na dość nieczysty. Postanowiłam pójść na zaplecze, żeby zginąć. Aby nie patrzeć na moje ciało. Abyś nie musiał patrzeć na moje ciało. Przepraszam, że nie mogłam być bardziej cierpliwa, czekając na ciebie. Jednak to już nie ma znaczenia. Nawet nie wiedziała, czy chociaż jeden list do mnie doszedł. To, co się liczy, to to, że jesteś tutaj. Pomimo wszelkich przeciwności, dałeś radę uciec z tamtego więzienia. Wiem, że to może wyglądać na koniec tej historii, jednak wciąż jesteś tutaj. Jesteś tutaj. I upiekłam dla ciebie następne ciasto. Nie wiem, jak świeże będzie, kiedy tutaj dotrzesz. Jednak wiem... Na tyle, ile wiem, może nigdy tutaj nie dotrzesz. Jednak wciąż mam nadzieję, że będziesz się im cieszyć. Najlepszych chwil, Charlotte. Upiekła ciasto i się zajebała. Następnego poranka. No, jestem ciekaw, co jest następnego... A! Poranka. Przełączyłem na chwilę na co innego. Następnego poranka wciąż gapię się na krew. I wróciłem do więzienia? I zasnąłem w więzieniu. I wróciłem do sklepu i też zasnąłem. I wróciłem do więzienia, czołgając się. Dlaczego więzienie jest w hotelu w sumie? Wielopiętrowy hotel. Cześć, żuczek. Jedyna istota, która wciąż żyjesz. Żuki są zajebiste. Wypuściłem go. Nie, żeby był kiedykolwiek więziony.
Albo to jest serwer, albo to są nagrobki. W końcu wszyscy umarli. Wszyscy. Jeżeli chcecie zobaczyć drugie zakończenie, kiedy nie wychodzi się z celi, a się nie da zapisać, to sami zagrajcie i chętnie się dowiem, co tam było. Oj, tak, dowiem się. Ta gra była dziwna. Ta gra była pod pewnym względem niesamowita. Cała gra polegała na fabule. Tak jak jest gameplay, grafika, fabuła. Wszystko się rozciągnęło na fabułę. Wszystko. Mówię do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. O mój Boże. Ta gra jest pojebana. Była. Wszyscy umarli! Wszyscy! Oprócz mnie i Żuka, w dodatku chyba też ginąłem, bo się czołgałem na końcu. Albo umierałem z głodu. Wszyscy nie żyją! Do następnego razu, pa pa!